W tej lekcji pokażę praktyczne zastosowanie dekoratorów. Przygotuję tutaj funkcję obliczającą nty wyraz ciągu Fibonacciego. No i teraz jeżeli będę chciał, może ten fragment sobie tutaj zakomentuję. Jeżeli teraz będę chciał wypisać, powiedzmy, dziesiąty wyraz ciągu Fibonacciego, no to dostanę. Aczkolwiek im dalszy wyraz chcę wypisać, tym dłużej to trwa, a w szczególności mogę dostać błąd na przykład z liczbą wykonań rekurencji. Proszę zobaczyć, dla setnego wyrazu cały czas liczy. Zatrzymam wykonywanie, ponieważ trwa to zbyt długo. Może obliczmy trochę mniejszy wyraz. Dostaliśmy wynik, ale widać było, że musieliśmy trochę czekać. Zróbmy w takim razie dekorator, który przyspieszy nam działanie takiego programu. Stworzę tutaj cache, który będzie zapamiętywał poprzednie wartości uzyskane przy wywołaniach funkcji fib. Tutaj zdefiniuję sobie funkcję pomocnik, która przyjmie sobie jakąś wartość. No i teraz jeżeli x not in cache, czyli jeżeli danej wartości nie mam w moim cache'u, to dopiero wtedy zapamiętuję sobie wartość poprzez wywołanie funkcji na tym parametrze. A następnie normalnie zwracam cache od x i return pomocnik. Teraz mogę udekorować taką funkcję za pomocą mojego świeżo przygotowanego dekoratora. I wykonajmy teraz taką operację. Wynik dostaliśmy prawie natychmiast. No i dzięki temu widać, że nasz dekorator pomógł nam przyspieszyć funkcję, która kładła dość duży nacisk na moc obliczeniową. Oczywiście przy zastosowaniu tego dekoratora potrzebujemy mieć dodatkową pamięć, ale widać, że nie musimy za każdym razem obliczać tych wartości poprzednich na nowo, tylko korzystamy już z tych zgromadzonych w cache'u. Tutaj wykorzystujemy kilka mechanizmów Pythona. Przede wszystkim to, że listy i słowniki są udostępniane poprzez referencje i dzięki temu każde z wywołań rekurencyjnych tej funkcji tak czy siak zawsze miała dostęp do tego samego obiektu przechowującego dane. Cały czas miała dostęp do tego samego cache'u, no i dzięki czemu każde rekurencyjne wywołanie tej funkcji mogło skorzystać z już zapamiętanych danych. Tutaj oczywiście, żeby lepiej zrozumieć jeszcze, jak działa tego rodzaju zapamiętywanie, możemy sobie dopisać wypisanie komunikatu. Tutaj będziemy mieć zapamiętuję wartość. I zobaczmy, co prawda teraz dla trochę mniejszej liczby, żeby nie zaśmiecać komunikatami, jak to wygląda, powiedzmy dla czterech. Widać, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy musiał zapamiętać wartość, aczkolwiek dla większych wartości liczba zapamiętań nie rośnie wcale szybko. I wynik jest praktycznie natychmiastowy. Spróbujemy dla setki. I też wynik jest od razu. Oczywiście można powiedzieć, że w tym wypadku lepiej byłoby zaimplementować ciąg Fibonacciego iteracyjnie. Jednakże celem tej lekcji było pokazanie, jak możemy posiłkować się dekoratorami.